Życie jest piękne. I no dobrze i, całą parą. No i rozmawiać trzeba. Tak. Rozmawiać. Jeżeli jest iskierka, to trzeba ją rozdmuchać. Myślę, że dużo rozmawiać ze sobą. Tak, ufać sobie po prostu. Rozmawiać. Rozmawiać. Trochę sobie ustępować. Wyrozumiałość to najważniejsze. Żeby jeden drugiemu ustąpił. Coś nie tak, to lepiej zażartować, jak wybuchał. Żeby jedno drugiego rozumiało. Myślę, że jest to taki wyjątkowy dzień, chociaż odbywało się z pełnym pośliskiem, bo dzisiaj mamy jubilat, którzy zawarli związek małżeński w 1969 roku i 1970. Uważam, że chyba nie był to stracony czas, był to piękny czas. Czasy, w których żeście budowali to swoją rodzinę, własny dom, na pewno nie były łatwe. Bo to wiemy, jakie to były czasy. I pod względem polityki, i pod względem gospodarczym. Nie było tak łatwo. Ale stworzyliście swój rodzinny dom, stworzyliście pięknie swoje rodziny. Wielu młodych wyrażających na tym treści uważam, że życie to szranka jest. Niestety, to nie jest szranka, bo decydują się małżeństwo, trzeba wziąć pod uwagę to, że spotykają nas po drodze różne rzeczy, przyjemne, mniej przyjemne, i tragiczne często, i to wszystko trzeba po prostu w jakiś sposób przeżyć. A Państwu życzę po prostu do tego, wszystkiego dobrego, że Państwo przeszli wiele rzeczy. Poznaliśmy się w mojej imieniny, znalazłam się w restauracji, akurat mąż tam był z kolegami. Przyszły mąż. Tak wyszło. Tak wyszło. Poznaliśmy się, kawkę zaproponował, coś tego. Poznaliśmy się w pracy, w Komarnie. Przyszliśmy do pracy, do szkoły. Żeśmy się tam zapoznali i tam pobrali. I dalej pracujemy. Nie, już nie pracujemy w szkole. U nas to miłość szkolna. Internatowa, bo to kiedyś nie były bursy, tylko internaty. 5 lat to trwało. Poznaliśmy się przypadkowo. Poznaliśmy się przez znajomych. Z jednej wioski jesteśmy. Ze szkoły razem chodzili. Z jednej miejscowości jesteśmy. Ja się kolegowałam z jego kuzynką. Do jednej klasy żeśmy chodzili, no i ona kiedyś zaprosiła męża do siebie i ja tam byłam, no i tak żeśmy się poznali. Przez koleżankę na ulicy spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że to jest to. Tak było. Na wiosce, to do kościoła się w kościele się zapoznali, chodzili do kościoła i tak wiosk po sąsiedzku wioski, tak żeśmy chodzili, tak żeśmy się zapoznali. Wstąpiłem do zakładu fizjerskiego podczas, no i tam zabłysnęło moje szczęście, poznaliśmy się.